Rozmowa poranka. Zacznij od Bacha, to słyszeliśmy przed chwilą, a od czego zacznie nowy prezydent Chorzowa, o to zapytamy za chwilę. Naszym gościem jest pan prezydent elekt, Szymon Michałek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to zapytam, czy już wreszcie pan odespał? Jeszcze nie, muszę powiedzieć szczerze, a zacznę od audytu, jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. No to do audytu jeszcze przejdziemy, ale chciałem zapytać, czy nie ma pan takiego koszmaru, jak już pan chociaż śpi te kilka godzin, że tak za 2-3 lata ci, którzy jeszcze w poniedziałek pana nosili na rękach, to zaczną śpiewać. Co prawda pańskie nazwisko się jakoś ładnie nie rymuje, ale może będzie na przykład Szymon Michałek, stadionu nie zbudowałeś. Myślę, że na bieżąco będę informował tak naprawdę o postępie pracy, ale realnym postępie, nie tym wirtualnym, który mamy obecnie na 11% ustawionym przez poprzednią władzę. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli bym nie dotrzymał tej obietnicy, no to tak naprawdę mogę pakować walizki i emigrować z tego kraju. No, łopaty mają, taczka pewnie też się znajdzie, czy też kara. Audyt finansowy, o tym pan mówił, to ja tak mniej więcej mam wyobrażenie, jak ten audyt się skończy. Będzie tak, no, nie ma pieniędzy w budżecie miasta, poprosimy jakąś fajną kwotę za audyt. Myślę, że nie, bo też ja jestem po finansach i w tych finansach od 16 lat pracuję, w związku z tym zdaję sobie sprawę z tego, jak te audyty przebiegają. Natomiast na pewno moim obowiązkiem będzie jako prezydenta dbanie o to, żeby przychody, dochody finansowe miasta podatkowe były wyższe i żebyśmy z kolei z drugiej strony, od strony kosztowej, uważali na to, gdzie wydajemy pieniądze. Ale często tak się zdarza, że ten, który przychodzi po swoim poprzedniku, to mówi potem, jest gorzej niż myślałem. No i co, jak będzie gorzej niż pan teraz podejrzewa? Ja myślę, że dobrze nie jest, ale czy jest gorzej niż myślałem, nie wiem. Wydaje mi się, że troszeczkę w niektórych sytuacjach te pieniądze uciekały jak krew w piach i ja jestem na to właśnie gotowy i tego będę jak najbardziej szukał, żeby to zatamować, żeby już ta krew nie uciekała z organizmu miejskiego. Na pewno nie będę się skupiał na tym, co było, tylko będziemy patrzyli do przodu. Sięgam do tego pańskiego programu wyborczego, gdzie wbrew temu, co niektórzy mówili, nie tylko stadion. I co do tego audytu, to pan tam pisze tak, wskażemy winnych. Czyli jak to będzie wyglądać? No bo tutaj jakby trzeba się uczyć na błędach jakby poprzedników. Ja znam siebie bardzo dobrze, można tak powiedzieć. Natomiast chciałbym, żebyśmy byli odpowiedzialni jako grupa. Ci nowi radni, którzy zostali wybrani z trzech różnych ugrupowań, żeby byli świadomi tego, co się działo do tej pory, żebyśmy wskazali konkretne miejsce, w którym coś było nie w porządku prowadzone. Jeżeli dana sytuacja z przeszłości była w jakiś sposób prowadzona jakoś nieuczciwie, no to trzeba to na pewno zgłosić i napiętnować. Natomiast na bazie tych sytuacji trzeba być jak najbardziej transparentnym i w przyszłości już takich rzeczy w Chorzowie nie robić. Ale napiętnować, czyli zgłosić również do prokuratury? Myślę, że tak. No właśnie, jeżeli chodzi o takie prawne historie, to pan też w pierwszej swojej wypowiedzi po już gdzieś tam, kiedy stało się jasne, że to pan będzie prezydentem, mówił, że też no nie zawaha się pozwać poprzedniej ekipy za niektóre słowa, które padały pod pańskim adresem. Pan to podtrzymuje? Zgadza się. Tam była jedna konkretna wypowiedź byłej wiceprezydent Chorzowa, pani Marioli Roleder, która się nawet nie dostała jakby do Rady Miasta, nie uzyskała mandatu. No, napisała po prostu nieprawdę na mój temat. Ja uważam, że kampania trwa chwilę, ale potem po kampanii jest życie i słowa wypowiedziane w trakcie kampanii, no niestety zostają w przestrzeni publicznej i to trzeba piętnować. Mówienie nieprawdy trzeba piętnować. A jak będzie wyglądać ta pańska ekipa, jeżeli chodzi o rządzenie miastem? Znowu nieżyczliwi mówili, że to będzie horda kiboli. No, chyba nie do końca. No to jakby to, tak jak mówię, to wszystko, co było powiedziane w trakcie kampanii, to było gdzieś, ja do tego podchodziłem bardzo spokojnie. Wiadomo, że nie do końca mi się to podobało, no ale zakładam, że na tym polega kampania. Już po kampanii ten ton został znacznie obniżony w stosunku do mojej osoby. Już się zaczynają pojawiać pozytywne komentarze jednak. Także wydaje mi się, że kto rozsądny, ten wiedział, że to nie idą kibole, tylko profesjonaliści. Doświadczony samorządowiec na fotelu wiceprezydenta by się panu przydał, nie ma co ukrywać. To się zgadza i rzeczywiście taki mamy plan, żeby spośród urzędników wybrać wiceprezydenta, zaprosić po prostu na
na rekrutację, można tak powiedzieć, na rozmowę rekrutacyjną, jeżeli ta osoba by mnie przekonała charakterem, wiedzą, podejściem do miasta i zaangażowaniem, lojalnością, no to jak najbardziej możemy rozważyć taki ruch. 6 maja pańskie zaprzysiężenie, to do tego czasu casting, tak? Jak rozumiem. Na pewno musimy teraz przepracować bardzo mocno ten niecały miesiąc, który nam został, żeby ułożyć sobie personalnie zarządzanie miastem. Nie wszystkie decyzje muszą być podejmowane już, bo przejęcie władzy w mieście to jest proces. On musi przebiegać jak najbardziej płynnie, żeby mieszkańcy na tym nie tracili i miasto. Więc nie wszystkie jakby osoby musimy już dzisiaj definiować, kto będzie z nami. Natomiast rzeczywiście kilka kluczowych stanowisk musimy się już dzisiaj zastanawiać i proponować. Jakie słowa padły, takie słowa padły, ale teraz trzeba też współpracować, no bo większości w Radzie Miasta nie macie, no to trzeba właśnie sięgnąć albo poradnych PiS, albo poradnych Koalicji Obywatelskiej, również z panem Andrzejem Kotalą. No plan jest taki, żeby współpracować. Ja uważam, że samorząd to jest istota samorządu tak naprawdę. Mieszkańcy miasta wybrali zarówno kandydatów z mojego ugrupowania, jak i kandydatów z Platformy Obywatelskiej i z PiS-u. No były tylko 3 komitety, każdy z nich dzisiaj ma przedstawiciela w Radzie Miasta. To jest dobre, bo każdy mieszkaniec tak naprawdę dla każdego coś miłego. I teraz trzeba uwzględnić to w rządzeniu miasta. Chciałbym, żeby wiceprzewodniczący Rady Miasta po jednym był właśnie z PO i z PiS-u. Zaglądam jeszcze do tego projektu stadionu, który znalazł się również w pańskim programie wyborczym. No i tam takie rzeczy, na przykład jak żłobek i przedszkole, chciałoby się powiedzieć od małego na całego, ale czy ten projekt w takim razie nie będzie wymagał jakiegoś ponownego przejrzenia, albo może po prostu wrzucenia do kosza i zrobienia nowego? Jak to myślę, że można zrobić projekt zastępczy. Takie rozwiązania są stosowane. Przede wszystkim ten stadion musi służyć wszystkim mieszkańcom, nie tylko i wyłącznie raz na 2 tygodnie klubowi sportowemu. Ten punkt w programie, proszę zwrócić uwagę, nie nazywa się Stadion dla Ruchu, ale Stadion dla Chorzowa i nie jest to przypadek. Mhm. Zaglądam jeszcze w inne ciekawe punkty, no i mamy na przykład coś takiego jak wyciągamy z bramy. Rozumiem, że chodzi o to, żeby młode osoby, no co prawda były kibicami, ale nie gdzieś tam w środowisku może psychofansów, prawda? Nie tylko chodzi o kibicowanie, bo proszę zwrócić uwagę, że my w jakiś sposób antagonizujemy w stosunku właśnie do kiboli czy do innych ludzi, ale trzeba sobie uświadomić, że społeczeństwo składa się z różnych ludzi. Każdy z nas żyje w pewnych bańkach, wydaje się nam, że wszyscy wokół ludzie są tacy sami jak my, a tak nie jest w istocie. W istocie to społeczeństwo składa się tak naprawdę z wielu różnych postaci i jeżeli mamy problemy, na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo w mieście i tak dalej, o to, w jaki sposób zachowuje się młodzież, to my nie możemy się od tego odwracać, tylko powinniśmy rozwiązywać te problemy na bieżąco. I jednym właśnie z tych punktów jest wyciągamy z bramy, które ma polegać na tym, że zamiast marnować czas, pociągać, że tak powiem, piwko bezalkoholowe z butelki w bramie, to zapraszamy jednak na jakieś zajęcia sportowe, na pomoc chociażby w hospicjach, pokazać ludziom, że też wolontariat jest dosyć istotny i ma potem wpływ na nasze dalsze życie. Pan sam o sobie trochę mówi, że z biedy udało się panu do biznesu, więc tutaj będzie gdzieś tam też takie success story, jak rozumiem, tak? Ja chcę być też takim przykładem dla młodych ludzi, że tak naprawdę można, no po angielsku się mówi from zero to hero. Jest to możliwe też w Polsce, to nie jest tylko amerykański sen. To też działa niestety w drugą stronę czasami. Oczywiście, można spaść z wysokiego konia, ale jeżeli się ma dobrych ludzi wokół siebie, którzy nam na bieżąco będą mówili, co robimy dobrze i co źle, jeżeli nie będziemy takich ludzi odcinać od siebie, to nie powinniśmy bujać w obłokach. A co to jest think tank miasta Chorzów? To jest takie miejsce, gdzie ludzie biznesu wspomagają prezydenta swoją radą, którzy wskazują najświeższe kierunki rozwoju właśnie miast, bo Chorzów, czy każde miasto de facto, ale Chorzów tutaj mam na sercu, więc powinien współpracować z przedsiębiorcami po to też właśnie, żeby tworzyć miejsca pracy, żeby były wyższe wpływy podatkowe. Sukces w niedzielę, sukces w poniedziałek, ale wczoraj też nie mały sukces, bo doczekał się pan swojego artykułu na Wikipedii. Tak, słyszałem właśnie o tym wczoraj. Sukces w niedzielę, no chociażby jeszcze wracając do poprzedniego jakby punktu, żeby nie bujać w obłokach z tymi sukcesami, no to też ja sobie zdaję sprawę z tego, że no, w niedzielę wygrałem wybory, czy w poniedziałek rano, ale później musiałem iść normalnie do pracy jak każdy człowiek, więc do końca miesiąca pracuję. To też pomaga, żeby nie bujać w tych obłokach. Ta Wikipedia, no, jest to miłe, ale to nie jest najważniejsza rzecz w moim życiu.
do końca tego miesiąca jeszcze w pracy, a od maja już prezydent Chorzowa Szymon Michałek był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Radio M 107,6 FM.